Cześć! W Studenckim Studio Miniatur Filmowych i Programów Telewizyjnych wita się z Wami Miłosz Rajczakowski, a dziś porozmawiamy o etiudzie Ostrzegamy, przed czym o tym powie Maria Sokołowska. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię również bardzo serdecznie. Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, najpierw zobaczymy Twój materiał, dlatego wszystkich widzów zapraszamy na seans. Portal Ostrzegamy Online powstał przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, konkretnie z Funduszem Sprawiedliwości. To jest taki fundusz, który został powołany na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przez różnego rodzaju organizacje przestępcze, ale również przez inne zdarzenia, które były związane właśnie z nieuczciwą działalnością. Pracujemy nad artykułami, które ostrzegają. Ostrzegają przed czym? Przed zagrożeniami. Piszemy artykuł, który jest pomocny dla osób i dla naszych czytelników. Udzielamy tam rad, porad, podajemy numery telefonów, które się na pewno przydadzą. Jest elementem kampanii Bądźmy Bezpieczni, która ma za zadanie właśnie informować o różnego rodzaju zagrożeniach, ma dbać o podwyższenie bezpieczeństwa rodaków. Praca dziennikarzy portalu wygląda na co dzień tak jak w każdej innej instytucji tego typu, to znaczy zajmują się wykonywaniem telefonów do ekspertów, szukaniem informacji, później tak samo obróbką, mówiąc tak troszeczkę niegrzecznie, tych informacji i tworzeniu artykułów. Te artykuły powstają, jak wspominałem, w oparciu właśnie o telefony ekspertów, także o informacje, które są pozyskiwane z różnego rodzaju instytucji państwowych, ale nie tylko, również prywatnych, społecznych także. I naszym celem tutaj, celem dziennikarzy jest po prostu ukończenie takiego artykułu, który się wpisuje w tematykę naszego portalu, w cele naszego portalu, czyli w informowanie o zagrożeniach. Portal Ostrzegamy Online, no to przede wszystkim zagrożenia ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, zdrowotne, cyberzagrożenia i duchowe. Na przykład zagrożenia ekonomiczne. W zagrożeniach ekonomicznych mamy tutaj uwaga na strony internetowe, które podają się za pośredników szybkich płatności. W społecznych zagrożeniach mamy przede wszystkim na przykład kampania wyborcza, uważaj na fake newsy, cyfrowe dane administracyjne, tutaj bardziej Najwyższa Izba Kontroli. Tutaj mamy artykuł, czy warto się ubezpieczać w kategorii ekonomicznych na stronie Ostrzegamy Online. Musimy się ubezpieczać, możemy stracić dorobek swojego życia, chroni to także nasze zdrowie, naszą rodzinę. Także jest to bardzo ważne. Podaliśmy w tym artykule przyczyny, wymieniliśmy rodzaje ubezpieczeń, środki ubezpieczeniowe, zaznaczamy w nim, na co należy uważać. Także jest on ważny.
zapełnia pewną lukę, której brakuje w ogóle w mediach. Jest oczywiście kilka portali, kilka redakcji zajmujących się tematyką zagrożeń, natomiast jest ich niewiele i myślę, że to jest cały czas taki przedział, taki segment rynku mediów, który powinien się rozwijać. Mam nadzieję, że się będzie rozwijał. To nie jest tylko ostrzeganie, ale również wspomaganie naszego bezpieczeństwa tutaj już na różnych gruntach. Zasięg tego portalu cały czas się będzie zwiększał, pozwoli nam docierać do jak największej liczby osób. Jak wspomniałem, jest to potrzebne medium, tak jak media tego typu są potrzebne na naszym rynku. Materiał dość zaskakujący. Powiedz mi, bo to jest dość nowa organizacja. Na czym ona polega? Jest to portal Ostrzegamy Online. Jest nowo utworzonym portalem przy Radiu Maryja. Aczkolwiek jest to portal świecki, na którym ostrzegamy przed różnego rodzaju zagrożeniami. Czy to społecznymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi, cybernetycznymi, duchowymi. Chcemy ostrzegać ludzi przed tym, przed czym inne na przykład portale nie ostrzegają, albo też nie ostrzegają rzetelnie przed danymi zagrożeniami. Na przykład przed pedofilią, czy przed seksoholizmem, który jest tak, wydawałoby się, że nie jest powszechny, a okazuje się jednak, że jest wśród społeczeństwa. Więc chcemy po prostu rzetelnie ostrzegać przed zagrożeniami. Czyli jakich problemów dotykacie najczęściej? Myślę, że najczęściej dotykamy problemów społecznych, typowo związanych z rodziną, ale też zdrowotnych, jak otyłość na przykład, czy różnego rodzaju alergie, nowotwory, ale też ostrzegamy przed typowo aktualnymi, sezonowymi, że tak powiem, zagrożeniami, jak na przykład intensywne burze, czy też gradobicia. A jakie były Twoje zadania? Moim zadaniem jako praktykującej tam dziennikarki było pisanie newsów, ale też czasem bardziej publicystycznych artykułów na tematy głównie społeczne czy też zdrowotne. Niektóre artykuły musiałam przygotowywać z dnia na dzień, jak choćby właśnie takie dotyczące burz czy utonięć Polaków. Nad niektórymi mogłam bardziej się skupić, ponieważ miałam do tego większy zasób czasu. Było tak na przykład w przypadku pisania o językach miłości, które dotyczyły budowania relacji rodzinnych, ale też wszelkiego rodzaju relacji międzyludzkich. Mówisz, że napisałaś artykuł o budowaniu relacji, więc jak powinniśmy budować takie relacje, chociażby rodzinne? Głównie relacje, które budujemy z innymi ludźmi, powinny się opierać oczywiście na miłości, zaufaniu, tolerancji, na wzajemnym przebaczaniu sobie i na rozmowie, która eliminuje i rozwiązuje też ewentualne konflikty, które powstają właśnie między ludźmi. Ale właśnie jedną z takich głównych zasad, uważam, powinno być poznanie języków miłości, czyli takich pewnych sposobów odbierania oraz przekazywania miłości przez daną osobę. Takich języków miłości jest bodajże 5 i każdy z nas posiada jeden bądź też dwa dominujące języki miłości, drobnych przysług, język słowa, język czasu i też język dotyku. Czyli każdy z tych języków musimy poznać. Tak, ponieważ inaczej, jeżeli nie będziemy znali sposobu, w jaki dana osoba odbiera miłość, czyli w jaki sposób ona się czuje kochana, nie będziemy w stanie tak naprawdę zapewnić jej tego poczucia, tak? Tego poczucia zrozumienia, akceptacji, bycia kochanym po prostu. No bo po prostu nie będziemy wiedzieć. Na przykład, jeżeli ja mam język czasu, to oznacza, że czuję się kochana, jeżeli dana osoba poświęca mi jak największą ilość tego swojego wolnego czasu. I jeżeli nie będę dostawała tego czasu od drugiej osoby, mogę poczuć się niekochana, tak? I wtedy to generuje konflikt między mną a tą drugą osobą, ponieważ czegoś tej relacji brakuje. Do Twoich zadań należały problemy społeczne i moje pytanie jest, skąd bierzecie informacje? Gdzie są Wasze źródła, jeśli chodzi o zbudowanie artykułu?
Nasze źródła są różnorodne. Przede wszystkim to są to nasze własne doświadczenia. Są to jakieś problemy, o których czytaliśmy w jakichś gazetach bądź też źródłach internetowych. Są to problemy, z którymi spotykamy się na co dzień. Są to też problemy zawarte w jakichś naukowych publikacjach, ale też przeglądamy strony internetowe na przykład Głównego Urzędu Statystycznego czy też strony takich właśnie innych organizacji. Także no, źródeł jest sporo. Właśnie miałem się zapytać, czy jest to informacja bardziej, czy bardziej publicystyka, ale skoro mówisz o własnych doświadczeniach, to chyba jest to publicystyczny portal mocno. To znaczy nie, jest to portal mocno skupiony na rzetelnych informacjach. Jeżeli opieramy się na naszych własnych doświadczeniach, to to jest tylko wyjście, tak, do tematu, do realizacji tematu. Ale szukamy potwierdzenia czy też poszerzenia informacji u specjalistów, u ekspertów z różnych organizacji, czy też po prostu profesorów. Jeśli piszecie o problemach, to idziecie gdzieś poza polskie podwórko, czy raczej tylko skupiacie się tutaj, co się dzieje w naszym kraju? Nie, nie. My się skupiamy na tym, co się dzieje u nas, w naszej ojczyźnie. Piszemy to właśnie specjalnie do naszych rodaków, którzy też przynależą do Radia Maryja, ale i nie tylko, którzy po prostu są, chcą poznać rzetelne źródło informacji o tym, co się dzieje w naszym państwie. Jest to dość szerokie spektrum, bo mówiłaś, że od problemów społecznych, ekonomicznych, czasami nawet jakichś militarnych, po problemy zdrowotne. Tak, dokładnie. Dlatego, że nasz portal nie zamyka się tylko i wyłącznie na jakimś wąskim gronie problemów, ale cały czas poszerza swoje spektrum, dlatego, że chcemy informować i ostrzegać Polaków o jak największej liczbie problemów, więc nie skupiamy się tutaj tylko na jakimś jednym spektrum. Piszecie też poradniki? Jakie to są poradniki? Jakiego typu? To znaczy piszemy takie czasami bardziej publicystyczne teksty, aczkolwiek jest ich mniejszość. Jeżeli już zabieramy się za takie teksty, to czasami po prostu dajemy różne wskazówki dotyczące danego zagrożenia. Na przykład jak odżywiać się w czasie ciąży, żeby nie zaszkodzić dziecku i sobie, tak? Więc są to tego typu teksty. I jak sprawdzacie, czy jest to sprawdzony poradnik, czy te porady są akurat odpowiednie do tego, co piszecie? Czy jesteście po prostu skierowani, bo jakby chciałbym się skupić na tym, czy wy jesteście dziennikarzami od wszystkiego, czy bardziej się segregujecie, że ja na przykład jestem od spraw społecznych, ja będę od zdrowia, a ja będę od spraw ekonomicznych? To znaczy jest to różnie, aczkolwiek jeżeli jakaś nowa osoba, jakiś praktykant czy też dziennikarz przyjdzie do portalu, to na początku pisze o tematach bardziej różnorodnych, żeby sprawdzić też, w czym się czuje lepiej, w czym lepiej mu idzie pisanie. Potem się to bardziej klaruje, prawda? Na przykład właśnie ja tak mówię, bardziej się zajmowałam sprawami społecznymi czy też zdrowotnymi. Ktoś może się zająć sprawami cybernetycznymi czy też duchowymi. To, co jest bliższe naszym pasjom, ale oczywiście, jeżeli jest potrzeba napisania jakiegoś tematu stricte na już, nie ma na przykład jakiejś osoby, która by się tym zajęła, to oczywiście każdy z nas jest zobowiązany napisać taki artykuł. Czyli to na nas ciąży odpowiedzialność, czy informacja będzie rzetelna, czy nie. W sensie, że my najwięcej jakby w tym uczestniczymy, bo to, jeśli wybieramy coś, czego się podejmujemy, to musimy się podjąć na 100%. Tak, dokładnie. To nie jest tak, że będzie to tylko i wyłącznie oparte o jakieś nasze doświadczenia, o nasze spojrzenie na daną sprawę. Nie, wszystko musimy weryfikować w rzetelnych, sprawdzonych źródłach. Jaki jest według ciebie problem dzisiejszych mediów? No, jest ich sporo. Myślę, że właśnie jednym z takich największych problemów współczesnych mediów jest nierzetelne informowanie społeczeństwa o jakichś właśnie zagrożeniach, o jakichś sprawach, właściwie sprawach wszelkiego typu. Nasz portal skupia się na tym, żeby rzeczywiście rzetelnie podejść do informowania o tym wszystkim ludzi, naszych czytelników. A jakbyś się odniosła do powierzchownego informowania? W sensie, że informujemy ludzi, ale tylko taką porcją informacji, żeby nie zaspokoiło jakby całościowego wytłumaczenia sprawy. Uważam, że czasami jest to akceptowalne, jeżeli chcemy dany temat rozbić na większą ilość artykułów, bo na przykład jeden artykuł na ten temat byłby za długi i zbyt nużący dla czytelników. Wtedy jak najbardziej możemy nie wyczerpać tematu w jednym artykule, rozbić go na większą ilość tekstu. Ale jednak, jeżeli to jest temat warty uwagi, to
to myślę, że jak najbardziej trzeba się postarać, żeby zawrzeć jakby wszystkie informacje o nim w jednym artykule. A jak to wygląda u Was w redakcji Ostrzegamy? No właśnie, tak jak mówię, staramy się w taki sposób podchodzić do informowania osób, żeby spojrzeć na zagadnienie, na dany problem z każdej strony i ewentualnie rozbijamy na kilka artykułów, jeżeli, tak jak mówię, tak byłby zbyt długi. Jak zostać członkiem redakcji Ostrzegamy? To trzeba byłoby się zapytać redaktora naczelnego Mateusza Wójtowicza oraz ojców tutaj z Radia Maryja. Aczkolwiek dla nas studentów myślę, że wystarczy mieć wszystkie jakby praktyki na dany rok skończone i wtedy można napisać do ojca albo też do redaktora naczelnego z prośbą o to, żeby przyjął właśnie na takie praktyki i myślę, że wtedy nie będzie najmniejszego problemu, jeżeli oczywiście dana osoba sprawdzi się na początku, jeżeli umie pisać. Właśnie, jakie są wymagania do nowych osób? Czy one są takie same jak dla wszystkich, czy one rosną wraz z byciem tam, z czasem spędzonym? Na pewno rosną w trakcie już spędzenia czasu w redakcji, dlatego że przyjmuje się, że dziennikarz na początku, też praktykant musi oswoić się z redakcją, z pisaniem tego typu właśnie konkretnych tekstów. Aczkolwiek oczywiście taka osoba nie może stać w miejscu, musi się rozwijać i wymaga się tego, żeby była coraz lepsza w tym, co robi. A na początku jakie są wymagania? Myślę, że takie jak wszędzie, prawda? Że pisanie po prostu inteligentnych tekstów, nie nużących czytelnika. Oczywiście może tam popełniać na początku jakieś błędy ortograficzne, interpunkcyjne, gdyż są one korygowane, ale w taki sposób, że tłumaczy się danej osobie, czego te błędy dotyczą i ta osoba po prostu musi się tego nauczyć, prawda? U Ciebie długo to trwało? Miałaś sporo błędów do pozbycia się, czy raczej od początku gdzieś czułaś, że to jest to, co powinnaś robić? To znaczy, podobno pisałam dobrze od samego początku, mam nadzieję, że to jest prawda, to co mówili, aczkolwiek zawsze miałam problemy z interpunkcją, ale były to na tyle drobne problemy, że jakby zostałam na dłużej tą praktykantką. Nadal popełniam te błędy interpunkcyjne, aczkolwiek zdarza mi się to już znacznie, znacznie mniej i przyczyniło się do tego też to pisanie mojej pracy licencjackiej, gdzie mogłam bardziej się skupić na eliminowaniu tych błędów interpunkcyjnych. No właśnie. Jeszcze bym się odniósł do etiudy, bo to był materiał z obrazem, to był materiał telewizyjny. Jak ci się go przygotowywało? Na co dzień piszesz, więc... No powiem tak, że mam większą właśnie trudność z przygotowywaniem materiałów telewizyjnych, dlatego że bardziej się dobrze czuję w pisaniu. Dlatego tutaj z pomocą przyszli mi moi koledzy, m.in. Mateusz Szablewski, którego serdecznie pozdrawiam, i Jędrzej Kucharski. Ale oczywiście nad wszystkim czuwałam, nad realizacją całości. A pomysł w ogóle na tę etiudę podsunął mi też mój kolega. I okazało się, że był to dobry pomysł, ponieważ stwierdziłam, no czemu nie, w sumie mam praktyki w tej redakcji i nie ma chyba żadnego takiego, nie widziałam przynajmniej filmiku żadnego promującego właśnie portal Ostrzegamy Online, więc przydałoby się może coś takiego zrobić. I właśnie taki był mój zamiar, żeby zrobić bardziej taki promujący filmik, który zachęciłby osoby do wejścia na portal i zapewniam, że warto. I jak myślisz, udało ci się zrealizować twoją wizję? Myślę, że tak. Podoba mi się forma tej etiudy, podoba mi się przekaz, jaki ze sobą niesie. Gdybym obejrzała taki filmik, a nie byłabym jego twórcą, to z pewnością bym się spodobał i na pewno zachęciłoby mnie to, żebym właśnie odwiedziła portal Ostrzegamy Online. Powoli musimy kończyć, ale jeszcze bym ciebie zapytał, jakbyś mogła się teraz wczuć w rolę ambasadora Ostrzegamy, to jakbyś powiedziała, jakie są wasze główne założenia? Co jest jakby takim meritum, jakie chcecie przekazać światu, publiczności, odbiorcom? Tak jak już mówię, rzetelność w informowaniu o szerokim spektrum zagrożeń. Chcemy, żeby ludzie w Polsce, żeby Polacy czuli się bezpiecznie w swoim kraju i właśnie my od tego jesteśmy. Czy z perspektywy tego, co już zrobiłaś, jesteś w stanie powiedzieć, że to ostrzeganie jest faktycznie takie adekwatne, jest też czasowe, że jakby zgadza się czasowo, że w tym momencie, kiedy powinno ono się pojawić, się pojawia? Czy jest jakby
związek między danym jakby problemem, wydarzeniem, które w danym momencie jest jakby gdzieś poważne, a tym, co wy proponujecie jako antidotum na te wydarzenie, czy też jako poradę? Z własnego doświadczenia, niedługiego, kilkumiesięcznego, ale jednak mogę powiedzieć, że tak, jak najbardziej, że jesteśmy odpowiednim portalem do tego, żeby informować o zagrożeniach ludzi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za materiał, który przygotowałaś. Dziękuję Ci również. A Wam, drodzy widzowie, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.